Siema, witam. Pokażę dzisiaj kopiowanie aut ze znajomym, ale metoda przynajmniej, która działa teraz na Xboxie. No potrzebujemy, no sesja dla zaproszonych, jeden znajomy, który nam będzie pomagał gdzieś w garażach rozsiane te motorki Fadzio albo Sanchezy, które będą nam służyły jako pojazdy na stratę. No ja tu tylko dla przykładu zamówię dwa do tego, do biura. No musimy być zarejestrowani w klubie motocyklowym i tak, to jest no to z pojazdów na stratę. Potrzebujemy teraz jeszcze tak, Wolfstock. Potrzebujemy mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów na miejscu numer 3, bo tu będziemy zapisywali kopię. Potrzebujemy też bazę i Avenger z warsztatem pojazdów, żeby można było do niego wjechać jakimś pojazdem bojowym. No, Scramjet, Batmobile, Deluxo, Stromberg, tam kurde BWP, ten łazik Dune, no któryś pojazd bojowy, obojętnie który, byleby wjeżdżał do Insurgent, nawet byleby wjeżdżał do Avengera. No i co najważniejsze, zaproszenie do napadu z bazy. Nie wiem, czy to zadziała na przygotowaniach, bo ja mam akurat finał. Nie wiem, jak to jest, jak się przyjmuje zaproszenie, nie pamiętam, do napadu, do przygotowania. Czy to do tablicy od razu wciąga, czy tutaj tak jak mnie do pokoju. No i tak, udajemy się do bazy, wsiadamy do pojazdu, który tam może wjechać do tego Avengera, dajemy strzałkę w prawo i zapraszamy później znajomego do Avengera, czy tu do bazy, z nim wjeżdżamy do mobilki, to znaczy Avengera, to już jest, nie ma znaczenia, jak my tam do Avengera się dostaniemy ze znajomym, czy my go zaprosimy, czy z nim wjedziemy. No ale wsiadamy do auta, które tam może wjechać, no jakiś pojazd osobisty bojowy, no, na przykład Deluxe. W bazie, o, w bazie lub arenie, możemy to też robić w arenie, a ja to robię na przykładzie bazy, bo tu nie miałem żadnego znajomego, który gra przez, dzięki, bym mógł się teleportować przez to, że on gra na innym trybie celowania, jednak ja tego tu żadnego nie ma. 7-8 rano, jak ja to nagrywałem, że no robię to tylko na bazie i wtedy tryb celowania nie jest mi potrzebny, a zresztą szkoda czasu, żeby się teleportować. Teraz w Avengerze klikamy B lub kółko, klikamy wyjść z warsztatu pojazdów, zapraszamy znajomego. No tu musimy wyjść z tego warsztatu pojazdów, jak znajomy tam jest u nas w Avengerze, siedzi w samochodzie, to my wyciągamy telefon, otwieramy to zaproszenie do napadu z bazy sobie na jedno kliknięcie i będziemy klikać jednocześnie. Nigdy nie mogę zapamiętać. R2 i X to będzie na Xboxie, a RT i A to będzie, kurde, R2 i X to na Playu, RT i A to jest na Xboxie. Otwieramy i jednocześnie klikamy. Powiem gaz i A, albo gaz i X. Na jedno kliknięcie otwieramy, klikamy jednocześnie A i gaz na Xboxie. Chwilę to trzymamy, tam widać, że się światła zapalą. My będziemy teraz u nas w bazie, a nasz znajomy będzie wisiał cały czas na czarnym ekranie. On tutaj zostaje, nawet niech nie próbuje się na razie odmrozić. A my teraz wychodzimy z bazy, wzywamy sobie przez ten klub motocyklowy ten motorek Fadzio, który tam mamy gdzieś w garażach, czy tam zamówiliśmy dopiero, gdzieś kupiliśmy. On się nam nawet nie pojawi na mapie. No to jest o wiele łatwiejsze na pewno i działa przynajmniej na Xboxie, nie tak jak wtedy znajomy, który pomagał, odpalał nam rzutki. My do niego dołączaliśmy, wtedy tam to działało tylko na Playu. Na Xboxie no nie szło odmrozić znajomego z czarnego ekranu w ogóle. Teraz tak, klub motocyklowy, wzywamy tego motorka Fadzio. On się na mapie nam w ogóle nie pojawi. Nie ma go, a powinien gdzieś tu stać. No to wracamy do bazy. No i tu w bazie jest ten problem właśnie, że jak chcemy jechać, no cofa nas na to miejsce, gdzie stoi to nasze auto, które będziemy kopiowali.
w arenie można, chociaż też potrafi cofnąć, ale nie tak jak tutaj ja się męczyłem chyba, kurde, 8 prób czy ile, 10, żeby wyjechać tam, zjechać na dół, ustawić go między barierkami. W arenie jest to łatwiej, no ale mówię, no ja nie miałem nikogo, do kogo bym mógł dołączyć z innym trybem celowania, dlatego się do areny nie teleportowałem. Ale można to zrobić też i w arenie. Wsiadamy do auta, a na początku nie mówiłem, że potrzebne nam auto, które będziemy kopiowali w bazie albo arenie. Tutaj zwróćcie uwagę, tablica 8B885, końcówka, no i jadę. No muszę zjechać tam na dół. Ale tu miałem lipę, bo mogłem sobie te ISI wcześniej ustawić na miejscu, gdzie te proto stoi. To bym miał bliżej tam zjechać do między te barierki, to by mi to poszło znacznie łatwiej, nie? Także też polecam sobie, jeżeli będziecie robili to w bazie, ustawić to ISI tam na maksa na prawo. Za chwilę, chwila skupienia, pojedzie w końcu. No można się tu wkurzyć, wam powiem. Zobaczcie, ile próby. Stoi, cofa, no cofa mi go na miejsce. Trzeba szybko wystartować. Ja go źle ustawionego miałem. Mogłem go ustawić, mówię, tu na miejscu tego X-Proto. No ale teraz już pojechał, no to stawiamy go między tymi tutaj barierkami. Tak, żeby nas teleportowało, jak będziemy do niego wsiadać, wysiadać. Nie, że tam z kulturą ładnie dama nogę wystawia, kudę wysiadamy, wsiadamy, tylko musi nas normalnie teleportować. Trójkąt lub Y, no jest dobrze. Ja tu jeszcze zawsze podejdę sobie pod te żółte kółko, jak jest napisane opuść bazę, sprawdzam, czy mnie teleportuje stąd. Jeżeli tak, no to idę w to miejsce i klikam jednocześnie Y i A, żeby opuścić bazę i wsiąść do samochodu. Na playu jest to trójkąt i X. Czyli Y i A jednocześnie. Bang. Widziałem chwilkę taki samochodzik. Tutaj animacja wychodzenia z bazy. Będę przed bazą z moim pojazdem. I teraz właśnie odmrażamy dopiero naszego znajomego, czyli telefon, zakładka, szybka akcja, tam rzutki, tenis, golf, cokolwiek. My będziemy mieli zapełnianie lobby, czy dobieranie graczy, wtedy znajomy może do nas dołączać. Jak ma pierwszy komunikat, mówi nam o tym, my wyciągamy telefon, wchodzimy jeszcze raz w tą zakładkę, szybka akcja, żeby zamknąć te szukanie akcji, dobieranie, zapełnianie lobby. A on może potwierdzić pierwszy komunikat, potwierdzić drugi, nam się zmienią tablice. Wtedy wzywamy mobilne centrum operacyjne, jedziemy zapisać kopię. Znajomy, ja zamykam, znajomy potwierdza pierwszy, drugi, mi tu się tablice już zmieniły. To już jest kopia, teraz mówię, wystarczy wezwać mobilne. Jechać, zapisać kopię, no i żeby skopiować drugie auto, no nawet już w mobilnym, tak jak ja to pokażę. W mobilnym już przyjmuję zaproszenie do napadu z bazy, żeby nie jechać tu z powrotem, nie kaleczyć się. Biegnę i to samo. Wsiadamy do auta, które wjeżdża do Avengera. Otwieramy na jedno kliknięcie zaproszenie do tego napadu. Znaczy tam w Avengerze klikamy te B lub kółko, żeby wyjść i potwierdzamy ten wyjść z warsztatu pojazdów. I wtedy wyciągamy telefon, zaproszenie do napadu na jedno kliknięcie i jednocześnie klikamy gaz i A na Xboxie, no gaz to jest R2 na PlayStation i X. Nigdy nie mogę spamiętać tych kurde klawiszy. No jednocześnie gaz i A i jednocześnie gaz i X. Znajomy zostanie na czarnym ekranie, my będziemy w bazie. Co, wychodzimy, wzywamy motorek, gdzie wracamy, ustawiamy sobie ISI tam na dole. Jak nas teleportuje, to klikamy, żeby wsiąść i opuścić bazę i tak w kółko. Jest to no łatwe, no nie wiem ile tam zajmuje. Jak się dobrze rozpędzicie, to w miarę sprawnie to będzie szło. Niekiedy nawet dłużej trzeba czekać na mobilne, żeby wezwać je z powrotem, no bo za każdym razem tutaj jak wejdziemy do bazy, to mobilne nam odsyła do bunkra. To jest ten minus, że trzeba będzie czasami na nie poczekać, ale idzie to całkiem sprawnie. No jest to łatwe, nie wymaga tam aż takich kosmicznych rzeczy, kurde, bo nie wszyscy, no ale już Avengery chyba i mobilne to już mają
no 3/4 graczy na pewno. Także nowe filmiki wkrótce. Pozdrawiam, Elo.